Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odeszli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami podobnie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający, i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenia. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, gdy każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąg, przysiągł na siebie samego, mówiąc: zaiste będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźnie podowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzecz, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei, jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Kochani, pokuta to inaczej greckie słowo metanoia. Ona oznacza zmianę sposobu myślenia, albo nawet porzucenie swojego sposobu myślenia, a przyjęcie Bożego punktu widzenia. Metanoia jako przemiana jest procesem. To nie jest tak jak akt nowego narodzenia. Nowo narodzenie jest aktem. Nikt się nie rodzi przez miesiąc, nikt się nie rodzi przez rok, nikt się nie rodzi przez jakiś okres czasu, ale Pismo Święte mówi, że chociaż mamy obszerny czas łaski zbawienia, to jednak mamy jeden dzień. Oto dzień łaski, oto dzień zbawienia. A więc kiedy mowa jest o czasie łaski, mamy pewien czas, okres, ale kiedy mamy o konkretnym zbawieniu naszym, jest mowa dzień. I każdy z nas może nie pamiętać kalendarzowo, kiedy to się stało, ale musi pamiętać tą sytuację, kiedy przyszedł do Pana Jezusa, kiedy złożył Mu swoje życie i kiedy Jego grzechy zostały przebaczone. Kiedy widzimy Łotra na krzyżu, to Łot miał takie dwa wydarzenia. Pierwsze, zwrócił się do Pana Jezusa, wierząc, że On jest w stanie odpuścić jego grzechy. I się zwrócił do Niego. Najpierw powiedział: słuszno, ponoszę karę, a potem mówi do Niego: Panie Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. Więc w tym przypadku mamy pierwszy, jak gdyby, etap bardzo ważny. Nazywamy to etapem usprawiedliwienia, kiedy człowiek przyjmuje to, co dał mu Chrystus, czyli zbawienie. Ale pewność tego zbawienia dopiero mógł otrzymać Łot na krzyżu, kiedy wyszła reakcja z drugiej strony, czyli ze strony Pana Jezusa, do którego on się zwrócił. Kiedy Pan Jezus powiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju, Łot nie miał już nadziei zbawienia. On miał pewność zbawienia. Ponieważ ten, który dał obietnicę, jest prawdomówny i jest w stanie dotrzymać to, co obiecał. Jest to bardzo ważne. Bardzo krótko przebiegała ta metanoia, pokuta w życiu Łotra. Czytamy, że z początku reagował jak każdy człowiek. Złorzeczył Jezusowi. Po prostu złorzeczył. Ale kiedy patrzył na Jezusa i kiedy widział to wszystko, co się działo,
I ta ciemność, która zaległa całą ziemię, to było tak wstrząsające, że ten człowiek zrozumiał, że za chwilę może nigdy już nie ujrzeć światłości. Bóg daje w tej ciemności jemu wielkie światło, ponieważ prawdziwa światłość oświeca każdego człowieka, nią jest Pan Jezus Chrystus. I kiedy zobaczył siebie, tak oczyma Boga, od razu mówi, słuszno ponosimy karę, a do kolegi mówi, zamilknij, my zasłużyliśmy na to, co się dzieje, ale on nic złego nie popełnił. I to jest bardzo ważne, dostrzec osobę Chrystusa. To jest bardzo ważne w ciemnościach, które zaległy. Pan Jezus Chrystus umiał te ciemności rozświecić jego serca. To jest bardzo ważne, bracia i siostry, aby mieć takie dwa bardzo ważne wydarzenia. Pierwsze to jest usprawiedliwienie przez wiarę w Pana Jezusa, a drugie pewność zbawienia na podstawie Jego Słowa. Jak wielkie i pewne jest nasze zbawienie. Apostoł Paweł bardzo często pisał w Bożym Słowie. Ale czym naprawdę jest pokuta? Bez pokuty nie możemy dostąpić zbawienia. Dlaczego? Człowiek ma w tym życiu przynajmniej pięć rzeczy, których się trzyma. Pięć rzeczy. I dopóki się tych rzeczy trzyma, to nie może podjąć zbawienia. Bo ma, jak gdyby obrazowo mówiąc, za rentę jęce. Czyli jeśli trzyma się czegoś, nie może się uchwycić czegoś innego. I Pan Jezus mówił, że nie możesz być zbawiony, nie możesz stać się Jego prawdziwym uczniem, jeśli kochasz kogoś bardziej niż Pana Jezusa. Dlaczego jest to tak bardzo ważne? Dlatego, że kiedy my składamy swoje życie Bogu, to składamy wszystko. I teraz jeśli my coś zostawimy, to znaczy, że niemożliwą rzeczą jest, abyśmy to życie złożyli całkowicie. Dlatego Pan Jezus mówi wyraźnie do człowieka, pójdź za mną, mówi, nie, muszę jeszcze pogrzebać ojca swego. Pamiętacie, prawda? To był człowiek, który nie mógł pójść za Panem Jezusem, ponieważ jego ojciec był stary. On nie wiedział, kiedy umrze, oczywiście, ale czekał na jego śmierć i mówi, dopiero wtedy pójdę za tobą. Dlaczego? On wiedział o tym, że kiedy pójdzie za Panem Jezusem, to sprawi swojemu staremu ojcu przykrość i on nie chciał tego zrobić. A więc widzimy, że on bardziej cenił swojego ojca niż Pana Jezusa. I wtedy Pan mu powiedział, zostaw ojca swego i pójdź za mną, a umarli niech grzebią umarłych swoich. Niestety twój ojciec należy do świata umarłych, duchowo oczywiście. Ale on nie potrafił tego zrobić. I co z tego, że wierzył, kim jest Pan Jezus? Co z tego, że wiedział, jak wielki jest Pan Jezus, kiedy nigdy jemu do końca nie złożył swojego życia? Następna rzecz. Pan Jezus mówi do człowieka, który mówi do Pana Jezusa, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Ale Pan Jezus mówi do niego, lisy mają jamy, ptaki gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę poniósł. Skłonił. O co chodziło w tym wszystkim? Ten człowiek miał w swoim pragnieniu, pójdę za Panem, ale najpierw wybuduję dom. Jest takie powiedzenie, trzeba wybudować dom, zasadzić drzewo i spłodzić syna, prawda? Więc on mówi w ten sposób, pójdę, owszem, pójdę. Wiem, że trzeba pójść, ale miał tą wizję, że najpierw musi dom zbudować. Czyli musi załatwić różne sprawy swoje na tym świecie, dopiero wtedy pójdzie za Panem. No i niestety nie poszedł za Panem. To znaczy, że kochał rzeczy tego świata bardziej niż Pana Jezusa. Dlatego nie mógł złożyć Jemu swojego życia, bo kochał coś bardziej na tym świecie. Pan Jezus w pewnym momencie mówi, kto nie ma w nienawiści i życia swego, nie może być moim uczniem. Zwróćcie uwagę, że skoro my składamy życie Panu Jezusowi, to kogo mamy bardziej kochać? Zobaczcie, jak dziś sprytny jest diabeł. Diabeł mówi, Bóg cię kocha. Ale przecież przy nawróceniu jest zupełnie inna sytuacja. To ty musisz kochać bardziej Boga, żeby złożyć swoje życie. Bo musisz dokonać wyboru między Bogiem a sobą, tak? No właśnie. I to jest problem, to jest diabelski spryt. To jest diabelski spryt. Jak oszukać nas, jeśli chodzi o Ewangelię? Oczywiście, że musimy bardziej kochać Boga, kiedy składamy Bogu swoje życie. Widzimy ten swój stan, prawda? Mamy właściwe odniesienie do tego swojego stanu. A ponieważ Pismo Święte mówi, że światłość oświeca każdego człowieka, to widzimy, jak nasze życie wygląda, tak? Mamy, jak jest napisane, błogosławieni czystego serca. My wiemy, że serca nie mamy czystego, prawda? I to jest czwarty powód. Na stosunek do grzechu.
Myślę, że ludzie mają różne problemy. Spotykam się czasami z taką sytuacją, kiedy ludzie mówią: Darek, a ja się nawrócę, to będę mógł dalej pić i palić? Ja mówię, że nie, nie będziesz mógł. A on mówi: o ludzie, to po co żyć, jak nie można pić i palić? A więc ludzie mają czasami taką sytuację, że im jest dobrze z tym grzechem. Oni kochają bardziej grzech niż Pana Jezusa i nie chcą z pewnych rzeczy zrezygnować, bo ten grzech jest dla nich ważniejszy i kochają go bardziej niż Pana. A więc zobaczcie, tu też się musi zmienić, prawda? Nie chodzi o to, żebyśmy nie kochali swoich rodziców. Nie, kochajmy ich. I to tak kochajmy, jak Pismo Święte mówi. Jak przykazanie mówić się ojca swego i matkę swoją, ale stawiajmy ich na drugim miejscu, a Pana Jezusa na pierwszym. Słowo Boże nie mówi, że mamy nie dbać o domy i tak dalej, jak mieszkam ostatnio w domu Krystiana i Urszuli, tak? Jak ja się cieszę, że jest tak ładnie, pięknie, czysto. Bardzo ładnie dbają o swój dom. A dla mnie jestem, Pan Bóg nas stworzył do takiego piękna i mnie to cieszy, tak? Patrzę już tam, latam gdzieś ze szczotką, zamiata tego, bo chcę, żeby ten dom był ładny. Ale nigdy nie czułem się tam, w tym domu, że ten dom jest ważniejszy od Pana Jezusa. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. I to jest bardzo ważne, bo mimo, że my dbamy o to wszystko, ale na pierwszym miejscu nie jest dom, tylko Pan Jezus Chrystus. I to widać, i to widać. Chwała Panu za to, tak? Niestety czasami jest inaczej. I to jest przykre. A więc jest to bardzo ważne. My zmieniamy swój stosunek. Przekładamy jak gdyby pierwszeństwo. Pan jest na pierwszym miejscu, rzeczy materialne są na drugim miejscu, tak? Tak samo i z nami jest, tak? Kogo chcemy uwielbić? Siebie? Chcemy siebie wyeksponować? Chcemy autoprezentację zrobić? Chcemy jakiś marketing swojej własnej osoby przedstawić, sprzedać się w jakiś taki sposób? Nie, wizerunkowy. Nie chcemy tego robić. My chcemy, aby we wszystkim był uwielbiony Pan Jezus Chrystus. Dlatego Paweł mówi też: o moim życiu mówić nie warto, bo nie przywiązuję do niego wagi, prawda? A kiedy był zmuszony, żeby przed Koryntianami mówić o sobie, o swoich dokonaniach, powiedział: mówię to w przystępie głupoty, bo chętnie znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy, tak? My często, nie wiem dlaczego, mówimy, lubimy świadectwa, kiedy ludzie mówią o swoich dokonaniach. I świadectwa trzeba umieć mówić w taki sposób, abyśmy my byli tłem, a Jezus bohaterem, a nie odwrotnie. A nie odwrotnie. To też trzeba umieć mówić. A więc metanoia oznacza zmianę podejścia, prawda, do tych rzeczy, z którymi kiedyś byliśmy związani. Aby na pierwszym miejscu był zawsze Pan Jezus Chrystus. Natomiast zwróćcie uwagę, co się dzieje w człowieku, którym pod wpływem Bożego Słowa dokonuje się przemiana. Zmieniamy stosunek do grzechu. To, co kiedyś kochaliśmy, teraz nienawidzimy. I co jest ciekawe, to, czego kiedyś nienawidziliśmy w wielu sprawach, to teraz kochamy, tak? Wszystko nagle się zmieniło. To jest właśnie metanoia, czyli przemiana. I jest jeszcze piąta rzecz. To jest droga. Każdy z nas ma swoją własną wizję dojścia do zbawienia. Dla Żydów to był bardzo poważny problem, dlatego że ich droga do zbawienia prowadziła przez uczynki i przez zakon, prawda? Natomiast Pan mówi: ja jestem nowa droga, to jest nowa droga. Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. I Żydzi mieli z tym problem, jak porzucić zbawienie z uczynków, a przyjąć zbawienie z łaski. Dla nich to był problem. Dlatego ta metanoia, czyli przemiana, dotyczyła odwrócie się od starej drogi, od martwych uczynków, a zwróćcie się ku Bogu żywemu, ponieważ w Chrystusie Jezusie jest zbawienie z łaski. Myślicie, że to jest łatwe? Nie. Dlatego do dzisiaj ludzie w bardzo wielu zborach trzymają się i jednego, i drugiego. Czyli mówią: tak, dziękujemy Ci Boże za łaskę, ale będziemy walczyć o to, żeby dotrwać do końca i w tym momencie zasłużymy sobie na zbawienie. No teraz pytanie jest: z łaski czy z uczynków? Ale my lubimy paradoksy, nawet umiemy to pogodzić. Nie wiem jak. Na przykład w Starym Testamencie łaska była tu i ówdzie. Ale czym się różni łaska starotestamentowa od łaski w Nowym Testamencie? Tu mamy pełnię. Pełnię. Dlatego jest napisane, że prawo zostało nadane przez Mojżesza, lecz łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Co to znaczy łaska i prawda? W Starym Testamencie była łaska, ale nie była ona w pełni.
związku z tym nie było w tym prawdy. Co to znaczy nie było prawdy? Prawda jest wtedy, kiedy człowiek wyznaje pewne poglądy i postępuje zgodnie z nimi. A jaki był zakon? Człowiek służył umysłem zakonowi Bożemu, a ciałem? Zakonowi grzechu. Chodzili w prawdzie, czy nie? No nie. Bo Pismo Święte mówi, nikt z was nie przestrzega zakonu. Pan Jezus to powiedział. Dlaczego? Nie dlatego, że oni by mieli złe chęci, ale stała w tym, niestety, na przeszkodzie grzeszna ludzka natura. Oni nie mogli tego pokonać. Zakon był jednym z żywiołów, który objawiał świętość Boga. Oni nie mogli tego po prostu przeskoczyć. Bóg jest święty i koniec. I ciągle się doświadczali. Dlatego zakon miał być przewodnikiem do Chrystusa, kiedy ludzie już się zmęczyli, prawda, tym przyjęciem krzyża, noszeniem krzyża, jak to w których Ewangeliach jest napisane, i zrozumieli, że jedynym rozwiązanym jest śmierć na krzyżu. Śmierć grzesznika. Dopiero to rozwiązuje sprawę, ponieważ wtedy stary człowiek ustępuje miejsca Jezusowi Chrystusowi w naszym życiu i już nie żyję ja, stary ja, ale żyje we mnie Jezus Chrystus. Czy Jezus Chrystus jest sługą grzechu? Otóż nie. I dlatego łaska, którą myśmy przyjęli, stała się prawdą, bo dzisiaj to, co wierzymy, stało się naszym życiem. Kto to sprawia? Właśnie, kto to sprawia? List do Koryntian, 1 rozdział. Chrystus jest naszą mądrością i mądry jest ten, kto to rozumie i przyjął wiarą, bo chociaż nam się czasami to w głowie nie mieści, ale tak jest napisane, tak wierzymy, że co? Chrystus jest naszym usprawiedliwieniem. Co chcesz do tego dodać? Możesz coś do tego dodać? Nie. Chrystus jest naszym uświęceniem. Chcesz coś do tego dodać? Jest napisane. Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie kontynuował aż do dnia Chrystusa Jezusa. Dalej. On jest naszym odkupieniem. Przyjdzie po nas, da nam nowe ciała. I tak wygląda nasze zbawienie. Pytam się, co możemy do tego dodać? Nic nie możemy do tego dodać pod warunkiem, że przyjęliśmy łaskę w pełni, a nie w jakiejś części. Bo jeśli przyjęliśmy tylko w jakiejś części, to będziemy musieli ten brakujący element łaski uzupełnić zakonem, czyli uczynkami. Jak ktoś nie ma pojęcia o tym, co się wtedy dzieje, to niech sobie przeczyta 7 rozdział listu do Rzymian. Tam jest napisane, co się dzieje w kwestii doktrynalnej. Masz cudzołożny związek między dwoma przymierzami. Trzymasz się Mojżesza, trzymasz się Pana Jezusa. To tak jak kobieta, która ma jednego męża i kochanka. Na pewno nie jest to chrześcijański układ, prawda? Dlatego też nie możemy w ten sposób zrobić. I mówi tak, musi jeden umrzeć, aby można było poślubić drugiego. Myśmy umarli dla zakonu przez ciało Chrystusowe, aby dzisiaj należeć do Chrystusa. Więc powracanie dzisiaj z powrotem do zakonu i do martwych uczynków jest cudzołożnym duchowo działaniem. Ale nie tylko to, bo tam jest potem napisane właśnie, że człowiek, który żyje pod zakonem, a nie żyje pod łaską, będzie musiał sam walczyć ze swoim grzechem. I będzie się dziwił. Jestem wierzącym człowiekiem, dlaczego nie mam mocy nad grzechem? Bo nie chodzisz w łasce. A Pismo Święte mówi, że kto, kogo Duch Boży nie prowadzi, już jest gdzie? Pod zakonem. Więc jeśli chodzisz w pełni łaski, chodzisz w Duchu Świętym. I nie jesteś pod zakonem, jesteś pod łaską. To Chrystus jest zwycięzcą twojego życia. Nie ty, Chrystus. On pokonuje wszystko, co w twoim ciele grzesznego jest. A myślę, że w naszym ciele jest wszelki grzech. Ale na Chrystus jest na tym wszystkim panuje. A więc zobaczcie, jak bardzo ważną rzeczą jest metanoia, czyli pokuta. Kiedy czytamy Boże Słowo, to czasami dziwi nas. Tu głoszona Ewangelia, ludzie uwierzyli. Tu była głoszona Ewangelia, ludzie uwierzyli. Tak? I my też myślimy, że w taki sposób możemy ludzi przyprowadzać do Chrystusa. Błąd. Na czym polegał ten błąd? Przecież apostoł Paweł zaczynał bardzo często od synagogi, do której przychodzili poganie. Ci poganie czytali taką cudowną księgę, jaką była Septuaginta. To jest Pismo Święte po grecku. Tak? Oni byli przygotowani. Zobaczcie, taki Korneliusz. Czy on nie był przygotowany przez Boże Słowo? On wszystko zrobił według Bożego Słowa. W jego życiu dokonała się metanoia. Tylko co? Potrzeba było uwierzyć w Chrystusa. On nie wiedział, jak to zrobić i czy w ogóle może to zrobić i w jaki sposób może to zrobić. Tak? I dopiero anioł mówi do niego, idź do Piotra, on ci powie, jak możesz być zbawiony. I to jest bardzo ważne. W tym człowieku dokonała się już metanoia, przemiana. A teraz anioł mu mówi, że istnieje druga droga. Nie zakonu, tylko droga łaski zbawienia w Chrystusie.
I zobaczcie, jak następuje to wszystko. Piotr zaczął mówić, a oni byli już tak przygotowani przez Ducha Świętego, przez Słowo Boże, bo już mieli pokutę, jak to mówią, na końcowej fazie i zostałem tylko droga. I wtedy już wiedzieli, że nie przez uczynki, bo przy początku Korneliusz był, chciał być zbawiony przez uczynki. Jałmużny, różne historie zgodnie z zakonem. Pamiętacie to, tak? A teraz stoi przed nim Chrystus ukrzyżowany i Chrystus zmartwychwstały. I jest napisane, i kiedy Piotr jeszcze to mówił, doszedł do takiego momentu, że w nim macie odpuszczenie grzechów przez wiarę w to cudowne dzieło, które on na Golgocie dokonał. I oni co zrobili w swoich sercach? Powiedzieli? Amen! Przyjęli to. I co się stało? I Duch Święty na nich stąpił. My otrzymujemy Ducha Świętego przez wiarę, a nie przez uczynki zakonu. I to jest bardzo ważne. A potem dążymy do tego, aby Duch Święty był pełnią naszego życia. I ten przedział metanoi mamy zamknięty. I chwała Bogu. Prawda jest taka, że bez pokuty nie ma nawrócenia. I dlatego nie róbmy tego, bo bardzo często ludzie mówią, nawrócił się. Co to znaczy się nawrócił? Zmienił swoje postępowanie, tak? Sposób myślenia, przestał chodzić do kościoła, w którym chodził do tej pory, teraz chodzi do zboru, nie? I to wystarczy, to jest nawrócenie? No chyba nie. A więc każdy człowiek ma inny proces, tak? Ja bym chciał, żeby się wszyscy nawracali tak jak ja. Wszedłem do zboru, 5 minut zostałem zbawiony. No ale przedtem trzeba przyznać, że było 13 lat czytania Pisma Świętego, tak? Czyli co? Bóg przygotował moje serce na to, żeby ono zostało oddane Chrystusowi? Oczywiście, że tak. I to jest bardzo ważna rzecz. To nie działo się w tym momencie. Wszedłem, o jakie fajni ludzie, nawracam się od razu. Nie, tak nie było. Nawracałem się jako katolik raz, potem jako taki ala protestant drugi raz, ale trzeci raz nawrócił mnie Pan Jezus Chrystus i było to skuteczne raz na zawsze, tak? Za każdym razem wracałem do grzechu, ponieważ usprawiedliwienie, które pochodzi od człowieka, nie jest skuteczne. Natomiast usprawiedliwienie, które chodzi od Boga, przynosi efekt postaci nowego narodzenia. Tak jest. I to jest bardzo ważne, ponieważ kiedy narodzisz się na nowo, pokuta jest tak bardzo ważną rzeczą, następna rzecz, bo teraz musisz mieć wizję, jak będziesz żył dla Boga. I każdy ma własne pomysły. Ale my tej drogi nie znamy. To jest droga nowa. Jak powiedziałem wam wczoraj, grzeszyć to się nikt nie musi uczyć. Cielesnym życiem żyć nikt nie musi się uczyć, ale żeby żyć po Bożemu, musimy się uczyć każdego dnia. Ja wierzę i zachęcam was również do takiej wiary, że wasze życie wpisane jest w Pismo Święte. Jak będziemy czytać Pismo Święte, to znajdziemy te fragmenty, które dotyczą naszego życia. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, ale ja tak mam. Czytam, jak o mnie napisane, tak? Po prostu fajnie, o, tylko to muszę coś teraz z tym zrobić, nie? Otworzyć się na Boga i pozwolić Bogu, żeby zmienił moje życie. I Biblia jest tak pojemna, że tu jest pisany każdy życiorys. Dlatego, że mamy uniwersalny wzór, jaki mamy w Panu naszym Jezusie Chrystusie. I chociaż każdy z nas jest inny, to jednak wzór mamy jeden. I to jest Chrystus. Chwała Panu za to. I dlatego dzisiaj w uświęceniu żyjemy w ciągłej metanoi. Ciągle coś zmieniamy. Czy na przykład, jak przyszliście wczoraj, mam nadzieję, byliście 4 godziny, słuchaliście wykładów, tak? Czy coś się zmieniło waszym sposobem myślenia? Czy jesteście dzisiaj tacy sami, jak byliście wczoraj na początku? Tak czy nie? No nie. No właśnie o to chodzi. I to jest ta przemiana, która dokonuje się w naszym życiu, w naszym sercu, w naszych myślach. Wszystko przewartościowujemy, przebudowujemy. W jaki sposób? Na wzór Chrystusowy. I to jest bardzo ważne. Już nie dbamy o siebie, nie budujemy samych siebie, nie budujemy własnego wizerunku. Budujemy Chrystusa w nas. Przez co? Dzięki Duchowi Świętemu, dzięki Słowu Bożemu, przez które Bóg nas uświęca. I to jest bardzo ważne. Dam wam taki przykład Izraela. Byli w Egipcie, służyli Bogom tego Egiptu. Jak było fajnie, nie przeszkadzało im to. Ale kiedy Pan Bóg miał dla nich swój plan, aby spełnić obietnicę swoim ojcom, zmienił sytuację całkowicie w Egipcie. Kiedy stali się niewolnikami, musieli wykonywać trudną pracę, wtedy sobie przypomnieli o Bogu. Nie wtedy, kiedy był czas prosperity, tak? I teraz musieli Boga uczynić najważniejszym w swoim życiu. Tylko był pewien problem. Oni za wszelką cenę chcieli wyjść z Egiptu. Ale czy oni chcieli żyć dla Boga?
Czytamy, że dzięki krwi baranka wierzyli, oni przyjęli to usprawiedliwienie, które my mamy w Chrystusie, w baranku, tak? Dzięki temu barankowi wyszli całkowicie ocalali z tego sądu, który przyszedł nad Egipt. I wyszli na pustynię. Mieli z sobą szechinę, prawda? W dzień objawiał się im Pan w postaci obłoku, w nocy w postaci ognia. I dał im tylko jedno przykazanie. Tak, tak, nie 613. Jedno przykazanie. Nie wiem, czy pamiętacie o tym, jakie to było przykazanie. Izraelu, słuchaj głosu mego. Kiedy narodziłeś się na nowo, stałeś się Bożym człowiekiem, masz tylko jedno przykazanie. Słuchaj słowa Pańskiego. W zakonie było 613 przykazań, natomiast jeśli chodzi o nas chrześcijan, jest napisane, uczniów pańskich, jest napisane całe słowo, które jest dla nas przykazaniem. To kto ma więcej przykazań? Prawo Chrystusowe czy prawo Mojżeszowe? Jak myślicie? Oczywiście, że Chrystusowe. Tu mamy tylko 613, a tu mamy... Całe słowo jest dla nas przykazaniem, tak? I to jest prawda. Jeśli ja kocham Pana, to każde słowo jest moją rozkoszą, a Jego prośba jest dla mnie rozkazem. I to jest bardzo ważne, to, czym my żyjemy. My żyjemy Bożym Słowem. Problem się zaczyna wtedy, kiedy my zaczynamy odrzucać Boże Słowo. Jak było z Izraelem? Fajnie, wyszliśmy, nie widzimy baranka, widzimy szechinę, widzimy Morze Czerwone, wszystko jest fajne, ale nie widzimy jednej rzeczy. Jednej rzeczy, która była w namiotach narodu izraelskiego. Co było w namiotach izraelskiego? Bożki Egiptu. Tak zwane bożki domowe. Niestety chrześcijanie mają ten problem, że oczywiście nie pokażą w zgromadzeniu. Słuchajcie, bracia, siostry, mam ten problem. Albo mam taki problem. Albo taki mam problem, tak? Albo na przykład spotkaliście się kiedyś, że jakiś brat wystąpił z Bożej, a bracia i siostry, módlcie się o mnie, bo ja ciągle siedzę w komórce. Była taka modlitwa, czy nie? W waszym zborze była? Rozumiem, że nikt w waszym zborze nie nadużywa komórki, nie siedzi tam całymi godzinami w internecie. Chwała Bogu, dziękuję Bogu za to. Ale nikt się do tego nie przyzna. Następna sprawa. Bardzo często jest tak, to potem widać w rozmowach, jak ludzie mówią, to tak słuchać TVN, TVPiS i tak dalej. Gdzie siedzą? Przed Molochem, tak? Moloch do nich mówi, a oni potem żyją życiem tego Molocha, tak? Czy ktoś wam była taka modlitwa w waszym zborze? Bracia i siostry, proszę was o to, abyście się modlili, aby Pan mnie uwolnił od tego okna na świat, tak? Od tego okna Sodomy. Proszę, módlcie się o mnie. Była taka modlitwa? Nie. I kto dlatego, kochani bracia i siostry, ja dałem tylko taki przykład, że my jako wierzący ludzie nie będziemy wzrastać duchowo, jeśli będziemy przychodzić na zgromadzenia po to tylko, żeby oglądać chwałę Bożą, ale w domu będziemy pielęgnować swoje bożki domowe. Okej? Okay? To właśnie prorok powiedział, co, wyszliście z przybytkiem? Nie, nosiliście gwiazdę Romfana, bałwany, którym oddawaliście cześć w swoich namiotach, tak? Czy to koniec? Wspaniały Boży mąż, prawda? Jakub. Co zakopał pod dębem? Bożki domowe. A taki wspaniały mąż Boży, Dawid, kiedy napadał na niego Saul, żona jego Mikal, co położyła na posłaniu Dawida? I przykrywa derką? Bożka domowego. Tak, tak. To są problemy. I chociaż Izrael nie czcił jawnie innych bogów, to jednak oddawał cześć różnym bożkom domowym, które miał w swoim domu. I dlatego my ciągle potrzebujemy metanoi, tak? Czyli ciągłe przemiany. Czyli zmiany stosunku do różnych rzeczy. Aby to nasze przywiązanie do rzeczy niepotrzebnych, które nas wciągają w ten świat, tak? Zajął miejsce Pan Jezus Chrystus. Czyli Bóg musi to z nas wyrwać, żeby nadawał mu nas coś w nas szczepić. I tak na tym polega również nasze uświęcenie. Czy Bóg, którego dziełem jest uświęcenie, czy On mimo to może nas uświęcić? Tak, bo Pan Bóg sobie tak ten sposób zaplanował i tak rzeczywiście jest, że On tego dokona. Ale sposób, w jaki to osiągniemy, jest zupełnie inny. Widzę wielu chrześcijan, chorych, słabych, doświadczonych, problemów tysiące. Rozbite rodziny, problemy w małżeństwach. Tak, to są problemy, które nas mają uświęcić. Mają sprawić, żeby nam to życie tutaj tak odrzydło, aby jedyną rozkoszą był Pan Jezus Chrystus. I to jest bardzo ważne. Musimy o tym pamiętać, że
jeśli jesteś, jeśli kiedykolwiek ktoś z was jechał bryczką z konia, to wie, że wystarczy konia zachęcać do ciągnięcia, ale kiedy nie chce ciągnąć, to co robimy? Pomagamy, motywujemy go czymś zupełnie innym, ale to jest bardziej bolesne. I tak samo z nami jest. Jeśli my nie reagujemy na Słowo Boże, no to Pan Bóg musi nam przepisywać zupełnie inne środki uświęcenia. I wtedy dziwimy się, dlaczego to, dlaczego tamto i tak dalej, prawda? Dlaczego, że Bóg musi osiągnąć ten cel, który wyznaczył. Mamy być podobni do obrazu Syna Jego. I nie ma takiej możliwości, żebyśmy tego celu nie osiągnęli, który sobie Bóg wyznaczył. Nie my, Bóg sobie wyznaczył. I teraz tylko środki się zmieniają. Czy lepiej być posłusznym Słowu i dać się uświęcać i współpracować z Bogiem? Czy być takim przekornym, nierozumnym synem czy córką, że ciągle trzeba nas poddawać dyscyplinie? I dlatego metanoia przez Słowo Boże jest bardzo ważna w naszym procesie uświęcenia. Bo to będzie pokazywało, w jaki sposób przebiega nasze uświęcenie. Czy przebiega pod batem, jak jest mówi List do Hebrajczyków, 12 rozdział, czy będzie przebiegało pod chwałą Chrystusową. Co lepiej widzieć, jak myślicie? Bat czy Chrystusa? No proste. Dlatego my Chrystusa zwiastujemy. Ja wiem, są tacy kaznodzieje, oni zawsze dostają od Pana Boga batem i potem jak wyjdą, to też chyba batorzą, tak? Nie trzeba tego robić. Lepiej głosić chwałę Chrystusową. Wtedy wszyscy będą przemienieni. Wszyscy będą pociągnięci za Chrystusa, tak jak jest napisane w pieśniach nad pieśniami. Panie, uchwyć mnie i pobiegnijmy. Pociągnij mnie za sobą. I to jest właśnie to. Ja czasami jestem taki oporny, ale jak widzę Pana mojego w moim życiu i w Bożym Słowie przede wszystkim, to On mnie po prostu pociąga, zachęca i tak dalej. Ja ciągle się dziwię, że On chce ze mną współpracować, że On chce mi ciągle podawać rękę, że On każdego ranka kładzie rękę na mnie i mnie ciągnie za sobą, chodź Darek, to chodź, pójdziemy do Mikołowa, chodź Darek, to. Ja tak po prostu to robię, tak? No po prostu Bóg mnie do tego pociąga i to jest fajne. Jechałem z Krystianem i rozmawialiśmy, że u chrześcijanina są takie dwie rzeczy, które w życiu chrześcijańskim odgrywają rolę. To jest miłość i obowiązek. Lepiej robić wszystko z miłości, prawda? A jak robimy coś z obowiązku, to mamy, dobrze robimy, ale nie mamy jednej rzeczy. Jeśli robisz coś z obowiązku, nie masz jednej rzeczy. Jakiej? Radości z tego, co robisz. Kiedy robisz coś z miłości, masz z tego radość. Jesteś podwójnie nagrodzony. I ja na przykład widzę chrześcijan, którzy kochają Pana i robią to ze względu wszystko, ze względu na miłość do Niego. I oni co? Są radośni. I to jest niesamowite doświadczenie. Paweł mówi, bez ustanku módlcie się, radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. Oni byli tak skupieni na sobie, że stracili radość. Tak, byli nawet bardzo gorliwi, Filipianie. Ale byli tak skupieni na sobie, że stracili z oczu Chrystusa, który ich uświęca. I stracili radość. Kochani, to jest bardzo ważne. Tam była dyscyplina, już mówiłem, tam była Lidia, tam był strażnik więzienny, tam była dyscyplina. Ale my potrzebujemy więcej chwały Chrystusowej niż dyscypliny. Paweł apostoł mówił o tym, że on jest sługą chwały, zauważcie. Nie litery, która zabija zakonu. Prawda? Bo w zakonie było, nie rób tego, rób to, nie rób tego, rób tamto, nie? A Paweł był sługą chwały, mówił, naśladujcie Chrystusa. Patrzcie na Niego. I to jest niesamowite, bo z kim poprzestajesz? Takim się stajesz. Jeśli jesteś pod zakonem i jesteś ciągle chłostany, to będziesz tak samo chłostał innych. Jeśli jesteś pod Chrystusem i oglądasz Jego chwałę, jesteś przemieniany, to będziesz innych przez tą chwałę, którą zwiastujesz, będziesz również przemieniał. I to jest radość, która towarzyszy naszemu sercu. Dlatego metanoia to jest zmiana pod wpływem Bożego Słowa. Nie pod wpływem bata. Nie pod wpływem dyscypliny. Tylko pod wpływem Słowa Bożego, którym oglądamy chwałę Chrystusa. Bo jest napisane, my wtedy z odsłoniętym obliczem, jeśli nie chodzimy pod zakonem, oglądamy chwałę Pana i jesteśmy przemieniani w ten obraz, jak to sprawia Pan przez swojego ducha. I to jest bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, że w tym liście do Hebrajczyków, jak ja czytam, to zawsze jestem zatworzony, kiedy czytam ten szósty rozdział, bo autor listu do Hebrajczyków napisał, pominąwszy początki nauki. Czyli autor uznał początek szóstego rozdziału za takie prawdy przedszkolne, podstawowe, tak? Ale okazuje się, że tak naprawdę to
Ludzie niewiele w zborach wiedzą na temat tych podstawowych praw, a Paweł mówi, że są jeszcze rzeczy wyższe. Zawsze mnie śmieszy i wybucham śmiechem, kiedy mamy grupę młodych ludzi, albo jakichkolwiek ludzi młodych, znaczy się w wierze, i pytam, co będziemy studiować? Co byście chcieli na początek? No powiecie, co oni wymyślają zawsze. No co? Nie wiecie? No Księgę Objawienia oczywiście. Ja mówię, słuchajcie, Księga Objawienia jest na końcu Nowego Testamentu. Nie zaczynajmy od końca. Zacznijmy od początku, może jakaś Ewangelia. Wybierzcie którą. Ludzie zawsze chcą do rzeczy wyższych. To jest tak, jakby próbować skoczyć bez windy, bez schodów na 15 piętro. To są prawdy rzeczy nieosiągalne. Fajnie tam znać, co tam jest, ale tak naprawdę my musimy po kolei, step by step, jak my Anglicy, czyli krok po kroku, wstępować w tych Bożych prawdach coraz wyżej, wyżej, ale nie pominąwszy tych praw, które są oczywiście podstawowe. Pismo Święte mówi, że nie mamy powracać ponownie do nauki o martwych uczynkach. A co to jest martwy uczynek? Kiedy mamy martwe uczynki? Kiedy inspiracją tych działań nie jest Duch Święty. Kiedy autorem tego działania jest człowiek martwy duchowo, prawda? Czyli na przykład, jeśli chcesz być pod zakonem, to jesteś martwy i wszystko, co chcesz Bogu dać, jest martwe i nie może mieć żadnego przyczynku albo skutku do zbawienia. To nie ma żadnego znaczenia. To jest martwy uczynek. Więc jeśli ludzie na przykład uważają, na przykład, że chcą wytrwać do końca, to o jakich uczynkach myślą? Jak myślicie, czy to są uczynki człowieka żywego, czy martwego? No martwego. Jeśli ten człowiek uważa, że pełnia łaski polega na tym, że jest jeszcze jakiś plus do pełni łaski, to albo jest pełnia, albo jest to tylko łaska, którą trzeba uzupełnić tym plusem, prawda? To jest na przykład uczynkami, tak jak w zakonie było. Nie było pełni łaski, no to by trzeba było uzupełnić ją uczynkami, tak? I w czterech Ewangeliach mamy zakon. I teraz jest taka rzecz, jeśli my mamy pełnię łaski Bożej, to musimy o tym pamiętać, że mamy wielbić Boga w duchu i w prawdzie. Jest to bardzo ważna rzecz, bo dwie rzeczy są prawdą. Słowo Boże i druga rzecz, oczywiście nie tylko w Jezusie, ale też prawdą jest wypełnienie się Słowa Bożego w naszym życiu. To, co jest w nas, wniesione w nasze życie przez Słowo Boże, jest prawdą. I kiedy mówimy, on mówi, ale rzeczywiście on tak żyje. To co to jest? To jest człowiek, który chodzi w prawdzie, tak? I to jest bardzo ważne. Natomiast Słowo Boże mówi, że od martwych uczynków musimy się odwrócić, tak? Czyli musimy zmienić swój stosunek do tego, że uczynki nie wprowadzają nic do naszego zbawienia. Apostoł Paweł na przykład mówi o tym, że człowiek dziś jest niezależnie od uczynków zbawiony dziełem łaski Bożej. No więc tutaj nie wiem, jak wy myślicie, ale myślę, że jakoś tam macie jakieś poglądy na pewno na ten temat, ale zasada jest jedna. Albo z łaski, albo z uczynków. Albo dar, albo zapłata. Nie możemy tego łączyć. Okazuje się, że w wielu zborach są z tym problemy. Następna rzecz bardzo ważna. Zwróćcie uwagę. Na czym polega wiara w Boga? Wiara w Boga dzieli się na takie, już mówiłem, na trzy części. Wiara usprawiedliwienie, uświęcenie i odkupienie. Dalej. Kim jest Ojciec, kim jest Syn i kim jest Duch Święty? Przecież nie można uwierzyć w Boga, którego się nie zna. A więc mamy taki pewien proces i tutaj jest mowa o tym, że istnieje pewien proces w naszej wierze, zanim osiągniemy nowe narodzenie. Zanim zaufamy całkowicie Bogu. Następna rzecz to zobaczcie, o obmywania. Na przykład wszyscy znamy ten fragment, kto się nie narodzi z wody i z ducha. O czym to jest mowa? O zbawieniu? Nie. Tam jest mowa o pokucie. I właśnie to jest problem, bo ludzie myślą, że to jest mowa o zbawieniu. Natomiast robią różne problemy z tym, albo interpretacje. Na czym to polega? Pismo Święte mówi, że Duch Święty, bo woda jest symbolem obmywań starotestamentowych. To jest symbol. Co może nas obmywać? Księga Ezechiela mówi, i pokropię was wodą czystą. Czy to jest chrzest?
Nie. Co to jest pokropienie wodą czystą? Jak czego to może być symbol? Słowa Bożego. A więc Duch Święty przez Słowo Boże sprawia, że zmieniamy stosunek do tych pięciu rzeczy, o których mówiłem, tak? Ludzi, rzeczy, do siebie, do grzechu i do drogi zbawienia, którą do tej pory mieliśmy. Czyli z drogi z uczynku. Przechodzimy na oczywiście o zbawienie z łaski. I teraz następną rzeczą jest, kiedy on pyta, w jaki sposób mogę być zbawiony, to Pan Jezus nie proponuje mu chrztu, tylko co mu proponuje? Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Czyli co zbawia? Spojrzenie wiarą na dzieło Golgoty, na dzieło krzyża. To zbawia. Ani Duch Święty, ani woda, tylko krzyż. I dlatego apostoł Paweł głosił Ewangelię krzyża, bo tylko spojrzenie z wiarą na doskonałe dzieło Golgoty daje nam nie tylko usprawiedliwienie, ale i pewność, bo z krzyża płynie następna rzecz bardzo ważna. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju, czyli pewność zbawienia. Jeśli nie masz pewności zbawienia, to musisz się o to modlić, aby Pan Bóg ci to pewność zbawienia dał. Wczoraj jedna siostra zadała mi takie pytanie, czy ja jestem tego pewien? A ja mam tam inne pytanie. Czy ci, którzy z apostołów umierali śmiercią męczeńską, byli pewni tego, co wyznawali, czy nie? Umarli za to? Powiem wam szczerze, jeśli wierzysz w rzeczy, za które nie jesteś gotów umrzeć, to zostaw tą wiarę, bo ona ci nic nie da. Na tym to polega. My musimy głosić takie prawdy, za które jesteśmy gotowi w stanie umrzeć. A jeśli nie mamy takich praw, za które jesteśmy w stanie umrzeć, to znaczy, że nasze życie jest nic nie warte, nasza wiara również. Kiedyś byłem w takim wykładzie na jednej z uczelni. Jeden z takich hedonistycznych wykładowców mówi, najważniejsze jest życie. I wtedy, kiedy były pytania, stałem i powiedziałem, proszę Pana, jeśli człowiek w tym życiu nie ma wartości, za które gotów jest w stanie umrzeć, to jego życie jest godne tego, co wydala. Nic nie warte. Dlatego wartością człowieka jest prawdziwą to przed Bogiem. Jakie wartości ma człowiek, za które jest gotów umrzeć? Czy Pan Jezus był gotów umrzeć za rzeczy, które głosił? A umarł? Dlatego Pismo Święte mówi, że mamy być pewni tego, w co wierzymy. Bo jeśli nie jesteśmy pewni tego, w co wierzymy i nie jesteśmy w stanie za to umrzeć, no to w co my wierzymy? To jest zawracanie głowy. Jest, my pijmy, bo jutro pomrzemy. Taka wiara nic nie daje. Dlatego wiara jest pewnością, mówi list do Hebrajczyków. A nie przypuszczeniem, błądzeniem, gdybaniem. Pewnością. Więc musisz, jeśli nie masz pewności, musisz modlić się do Boga, aby Bóg zbudował twoją pewność i na czym zbuduje? Na czym ona zbudować pewność? Na Słowie Bożym. Bo zawsze wiemy, że ten, który dał obietnicę, niemożliwą rzeczą jest, aby Bóg zawiódł. Bo Bóg jest prawdomówny. My tak, ale jak powiedziałem, Paweł do Tymoteusza mówi, Tymoteuszu, nawet kiedy my nie jesteśmy wierni, Bóg pozostaje wierny, bo samego siebie zaprzeczyć nie może. Bóg wziął wzgląd na naszą słabą, upadłą ludzką naturę. Wiedział. Wszystko wiedział. Dlatego jest to bardzo ważne i zwróćcie uwagę, to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o wierze. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. I o tym mówi list do Hebrajczyków. Zobaczcie, mówi też, jak powiedziałem o tych obmywaniach, jest to obraz pokuty, który bez tego nie ma nowego narodzenia, bo musimy uwierzyć w krzyż. Jesteśmy przygotowani, bo jeśli nie jesteśmy przygotowani, to znaczy nie możemy trzymać się dwóch rzeczy naraz. Następne, wkładanie rąk. Myślisz, że jest w zborach nauka o wkładaniu rąk? Jest czy nie? Podstawy. Z czym związana jest nauka o wkładaniu rąk? O ordynacji. Ordynacja to inaczej przekazywanie odpowiedzialności albo nadawanie pewnej odpowiedzialności. I na przykład mamy tak zwaną odpowiedzialność apostolską, czyli ordynację apostolską. Czy my dzisiaj możemy wejść w ordynację apostolską? Możemy czy nie? No nie jesteśmy apostołami. Bóg nie mówi do nas bezpośrednio. Bóg nie objawia nam praw, których nie ma w Biblii, a im objawia.
I dołączane te prawdy były do Biblii, w ten sposób powstawała Biblia. My tutaj nie tworzymy Bożego Słowa. My już je mamy. To Słowo Polskie jest zapieczętowane. Nie możemy wejść w ordynację apostolską. Kiedy widzę dzisiaj ludzi, którzy wkładają ręce na innych, którzy jakiś rodzaj błogosławień sprowadzą, to mnie obrzydzenie bierze od razu. Dlaczego? Bo to jest wchodzenie w kompetencje apostolskie. A Słowo Boże mówi, kto się za daleko zapędza, nie trzyma się nauki Chrystusowej. Dalej mówi o darach. Niechaj każdy myśli o sobie stosownie do wiary, jakiej Bóg mu udzielił, ale nie więcej. No wiecie, jak ja powiem, że jestem hipopotamem, to chyba mi nie uwierzycie, co? No. A jednak tutaj jest taka sytuacja, że przychodzą ludzie, podają się nie wiadomo za co, za co jest napisane, podają się za apostołów, ani my nie są, bo są kłamcami. Bo my jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Nie wchodzimy w ordynację apostolską. Nie mamy prawa do tego, bo nie jesteśmy apostołami. W związku z tym, co z tym wkładaniem rąk? Oczywiście jest też wkładanie rąk, które nie dotyczy ordynacji apostolskiej. Na przykład powołanie starszych. Możemy wkładać ręce na starszych? Starsi wkładają na starszych, którzy wchodzą w ten urząd, ręce, biorąc odpowiedzialność za ich powołanie. Robią to na podstawie prorockiego orzeczenia. Polega to na tym, że taki brat, bracia, którzy wkładają ręce starsi, muszą mieć przekonanie od Boga, że Bóg chce, aby ten człowiek stanął na czele. A jeśli taki ktoś coś zrobi nie tak, to wtedy się mówi, bracie, w jaki sposób ty włożyłeś na niego ręce? Wziąłeś za niego odpowiedzialność. Ponosisz razem z nim winę. To jest problem. To nie jest takie proste, łatwe. Ludzie kładą ręce na innych, ale nie biorą za to żadnej odpowiedzialności. Druga rzecz. Nauczyciele i kaznodzieje w zborze w Antiochii Syryjskiej wkładali ręce na misjonarzy. Czy zbór może włożyć ręce przedstawiciele tego zboru na misjonarzy? Mogą czy nie? No mogą. Dlaczego? Bo oni utożsamiamy się z wami, jesteście naszymi reprezentantami, idźcie, a my bierzemy za to odpowiedzialność. To znaczy, że oni nie tylko ich wysłali, a potem mówili, radźcie sobie, tylko też musieli wziąć za to odpowiedzialność. Nie tylko w modlitwie, ale i materialną. Różnie to wychodziło, bo Paweł mówi, że czasami cierpiał niedostatek, a czasami był w obfitości, ale wiecie, to w tamtych czasach nie było coś takiego, jak na przykład transfery różnego typu, które dzisiaj są. Więc dzisiaj pomoc przychodzi natychmiast, a kiedyś niestety musiała płynąć statkiem, ktoś musiał ją dowieźć, a to się spóźnił, a to zapomniał, a to przejechał, a to nie na ten statek wsiadł, wiecie, to były różne historie, tak? I to jest bardzo ważne, jest coś takiego, tak? Dalej, czy starsi mogą wkładać ręce na diakonów? Mogą czy nie? No mogą, bo to jest ordynacja starszych zboru, tak? Więc mamy tak, ordynacja apostolska, ordynacja starszych zboru i ordynacja zboru. I my musimy po prostu wiedzieć, co z tym wkładaniem rąk robić, tak? Jak powiedziałem, pierwsza już jest, na Cię dotyczy. My nie możemy tego robić. My nikomu nie udzielimy przez włożenie rąk daru łaski. Nie jesteśmy w stanie. Dlaczego? Bo nie jesteśmy apostołami. Nie mamy takiego prawa. Druga sprawa. Czy ktoś z nas może położyć ręce na drugiego i udzielić mu Ducha Świętego? Pytam, czy to jest możliwe? A, no właśnie. To jest prawo apostolskie. To jest ordynacja apostolska. I dlatego w tym względzie jest dzisiaj wiele zamieszania. A pamiętajmy tam, że tam, gdzie są braki nauki Chrystusowej, to od razu jest tam pewien koleś z kopytami i z rogami, prawda? Czyli stara się za wszelką cenę przejąć panowanie nad tym zborem. Znajdzie, bo tu znajdzie lukę, tam znajdzie lukę i tak dalej. Dlatego my musimy nie tylko czytać Boże Słowo, ale zaczynać je rozumieć, prawda? W taki sposób. Dlatego czy istnieje wkładanie rąk? Byłem kiedyś w Anglii, bacia mówią, nie ma już dzisiaj żadnego wkładania rąk. To jest błąd. Dlaczego? Bo wy łapiecie zawsze skrajności jako ludzie, tak? Czyli albo idziecie w jedną stronę, wkładać na wszystkich, albo i wszyscy, albo nie wkładać na nikogo i nikt nie ma prawa. To są skrajności. No nie jest prawdą. Ma pewne prawa ordynacyjne zbór i ma prawa ordynacyjne starsi zboru. Natomiast nie ma dzisiaj praw już ordynacji apostolskiej, bo już mówiliśmy o tym, apostołów dzisiaj nie ma. Oni są w Biblii, ale nie mogą na nas rąk włożyć. I to jest bardzo ważne. Dlatego też, zobaczcie, to są początki nauki, a tej nauki nie ma w zborach w ogóle. I dlatego w zborach jest taki bałagan. No.
Albo się nadużywa, albo się w ogóle nie robi. Potem jest taki problem. Zbór nie ordynował nikogo, ale ten ktoś się czuje starszym i weźmy powiedzieć, że on nie jest starszy. Jak on się czuje? Prawda? Możesz sobie być kim chcesz, ale dopóki zbór tego nie potwierdzi, nie włoży na ciebie ręce i nie powie, bracie, Pan cię powoła, my to wiemy na podstawie prorockiego orzeczenia, proszę bardzo, my mamy przekonanie od Boga, że ty masz stanąć na czele. Tak czy nie? No tak jest. W Dziejach Apostolskich, niestety przetłumaczono bardzo źle ten fragment, jest napisane, kiedy ustanowili w zborach starszych przez składanie rąk. Pamiętacie, jest takie słowo? Tam nie ma tak. Tam nie ma tak właśnie. To, dobra. Tłumacze wiedzieli, jak to przetłumaczyć, żebyśmy byli w błędzie. Tam jest napisane, kiedy wyznaczyli nam starszych przez składanie, wyciągnięcie ręki. To jest wyciągnięcie ręki. Co to znaczy? Apostoł Paweł doglądał, razem z misjonarzami, którzy jemu towarzyszyli, pracownikami misyjnymi, czy ludzie, którzy mają pewien potencjał, musieliby posiadać kwalifikacje do starszeństwa, pewne dary do starszeństwa, dary kierowania, nauczania na przykład i świętego biblijnego życia w taki sposób, aby prowadzić życie nienaganne. Nie mogli to być ludzie rozwiedzeni, czyli mieli rozbite życie rodzinne, prawda? Musieli umieć być, stać na czele pięknie swoich rodzin, czyli nie mogli być pantoflarzami. Musieli stać godnie, bo dzisiaj w wielu zborach to zarządzają żony pastorów tak naprawdę, a nie pastorzy, oni są tylko słupami. Natomiast tutaj chodzi o to, no i potem są problemy, bo do pewnych problemów trzeba podchodzić z Bożym Słowem chłodno, a nie emocjonalnie. Więc niestety jest to poważna rzecz i dopiero wtedy Paweł mówi, ten człowiek spełnia kwalifikacje biblijne. Co wy na to? No zbór się pości, bo jest napisane, że wśród postów i modlitw, więc zbór pościł się i modlił i nagle, czy jesteście za, żeby ten brat był starszym zboru? No i na przykład wszyscy mówią tak, przez aklamację. A jeśli ktoś mówi nie, dlaczego nie? Bo ten brat popija, jak nikt nie widzi. Ja widziałem, że on popija. I to może być argument, że on nie zostanie starszym. Albo powiedzą mu, panu bracie, musisz ten problem uregulować przed Bogiem, bo inaczej musimy poczekać. Prawda? Myślę, że go to skłoni do pokuty, do zmiany sposobu myślenia. Niestety nadużywanie alkoholu przez niektórych starszych to jest jednym z bożków domowych. Niestety znam takie sytuacje. Więc to jest poważna rzecz i bez tej ordynacji mamy ciągle bałagan. Bałagan. I kiedy zbór przez aklamację podnosi ręce, to nie ma wtedy takiej sytuacji, że ktoś kogoś uznaje, ktoś kogoś nie uznaje. No nie. Jeśli powiedziałeś tak i widzisz w tym człowieku Bożego męża, to musisz wiedzieć o tym, że on będzie stał na czele zgromadzenia razem z innymi braćmi, których Pan powołał i Bóg zarządza tym zgromadzeniem przez ludzi przez siebie powołanych. Więc jeśli będziesz na przykład robił coś nie tak i oni będą zwracać Ci uwagę, to pamiętaj, że za to będzie Cię chłostał Pan. Dlaczego? Bo starszy, za którym nie stoi Pan Bóg, to jest nic nie wart. Dlatego jeśli Pan powołuje starszych do zarządzania swoim zgromadzeniem, to stoi za tymi ludźmi i chroni ich. I powiem taką rzecz. Nigdy nie dyscyplinowałem żadnego członka zgromadzenia, którym jak miałkolwiek, jak wobec mnie jakiekolwiek problemy. Dlaczego? Co mówi Dawid? Nigdy nie będę walczył o siebie swoją własną ręką. Pamiętacie to? Jeśli Pan Bóg nie powołał, niech mnie broni. Jak widzicie, do tej pory się ostałem, służę Bogu i wiem, że tak jest. I nie muszę używać ludzkiego autorytetu, bo nawet nie chcę go mieć. Pan o to dba. I nigdy nie broniłem swojego ja, dlatego że Pan jest od tego. Jeśli Pan powołał swego sługę do tej służby, to musi za nim stać i go wyposażać, musi dawać mu wszystko, co jest do tego potrzebne. Bo ten, kto powołuje, bierze za to odpowiedzialność. I to jest łaska Boża. Jeśli będzie coś nie tak, to Pan wie, jak sługę wziąć w swoje karby. No przydam przykład Paweł. Czy Paweł potrzebował być w karbach Bożych, czy nie? Jak myślicie? Miał pewien problem Paweł. Paweł był wykształconym człowiekiem. Był może intelektualnie, jak widzę, czytam z Bożego Słowa, nie tylko duchowo. Wielu wierzących na głowę, a może wszystkich po kolei, tak?
To powodowało, że on miał pewne podstawy do tego, aby czuć się lepszy, no, taki wyjątkowy. A ponieważ musiał się tak czuć, bo był też niestety grzesznym człowiekiem, to Pan Bóg wbił ciało jego oścień, tak? Jak coś nie grało, to przykręcamy śrubkę dwa obroty. Piszczy już? Dobrze. Żałuje? No to odkręcamy jeden obrót lub dwa. Wiem, o czym Paweł mówił. Sam tego doświadczam. I dziękuję Bogu za to, że jeśli Pan powołuje, to On tego pilnuje. Dlatego to jest bardzo ważna rzecz. Dlatego bądźcie się modlić o takich braci i o mnie też proszę, módlcie się, bo tacy ludzie są szczególnym obiektem ataków diabelskich. Dlaczego? Bo my ogłosimy chwałę Chrystusa. Diabeł się nie boi zakonu, diabeł się nie boi religii, diabeł się nie boi cudów i znaków, ale diabeł się boi Bożego Słowa, w którym jest Boża chwała Chrystusa. Niestety, tego się boi. Dlaczego? Bo Pan Jezus trzy razy pokazał, jak przez słowo można diabła pokonać. I to było na pustyni, prawda? Trzy razy użył słowa w tak skuteczny sposób, że niestety diabeł został całkowicie pokonany. I potem zostało mu już tylko zwalczanie Pana Jezusa. To jest bardzo ważne. Diabeł najpierw uderza w ciało. Jeśli ciało przez ciało cię kontroluje, nie musisz już więcej nic robić. Jeśli masz jakiegoś bożka domowego, jesteś uziemiony. Jeśli cokolwiek jest w swoim życiu nie tak, jest uziemiony. Diabeł nie musi nic robić. Chcesz sobie grzecznie, nawet sobie śpiewaj. Jak się pomodlisz, też diabłu to nie zaszkodzi. Dlaczego? Bo jesteś uwikłany. Dlatego do Hebrajczyków mówi, rzuciwszy wszelki ciężar i grzech, który nas co? Usidla. Biegnijmy wytrwale. Druga rzecz. Jeśli diabeł umie związać ciebie ze sprawami tego świata, to nie musi nic robić. Ty możesz przyjść do zgromadzenia, zaśpiewasz, pomodlić się nawet. Będziesz udział w wieczerzy pańskiej. Ale jesteś bezczynny, bezużyteczny, bo jesteś usidlony lub obciążony sprawami tego świata. I kiedy już tego nie można zrobić, to diabeł już tylko dostaje ostatnia rzecz. Walczyć z tobą. Kiedy apostoł Piotr został wychłostany razem z Janem, to z radością odchodzili z przedoblicza Rady Najwyższej. Z jakiego powodu? Ciesząc się, że zostali uznani za godnych, aby cierpieć dla imienia Jego. To znaczy, że diabeł nie znalazł nic, co by się mógł doczepić w ich ciele. Nie znalazł nic, co by mógł się doczepić w ich życiu. Zostało im tylko prześladowanie, wierzących ludzi. I to jest bardzo ważne, bracia i siostry. Żebyśmy my, będąc skutecznymi sługami, musieli o tym pamiętać, żeby żyć w taki sposób, żeby z diabłu zostało tylko jedno. Zwalczać nas. I chwała Bogu. Jeśli słychać diabła wycie, znakomicie, znakomicie. I ja się z tego cieszę. Kiedy przychodzi jeden brat do mnie i mówi do mnie, bracie Darku, żebyś ty wiedział, co tu w tym zborze o tobie mówią. Ja mówię, wiesz co, ciekawe, a co mówią? No on tam mówi, ja mówię, o Boże, ale mi przykro, ale no, widzisz, przykro ci. Ale nie z tego, że oni mówią, tylko że oni tak dobrze mówią o mnie. Bo Pana Jezusa Belzebubem nazwali, a ja tylko tyle, nie, słabo. On mówi, to dziwne, nawet się nie obraziłeś. Nie, nawet za chwilkę tym ludziom będę usługiwał. To jest bardzo ważne. Musisz mieć dystans do siebie. Nie ma czegoś takiego, na co nie zasłużyłeś. To tylko Pan Jezus Chrystus, wszystko na Niego spadło, to, co spadło, w sposób niezasłużony. A Ty? A ja? Nie zasłużyliśmy na to wszystko? Kiedy Bóg dopuszcza różne doświadczenia w naszym życiu, to dlaczego? Bo to jest konieczne, gdy trzeba, jest napisane. Bo musimy przez to przejść. Aby się okazało. Myślisz, że to takie proste? To nie jest wcale proste, ja wiem. Ale Bóg to robi. Bo to jest związane z naszym uświęceniem. A więc jest to bardzo ważna sprawa w naszym życiu. I pamiętajmy też o tym, że nie jest jedno zmartwychwstanie. Jest wiele zmartwychwstań w Biblii. Prawda? Jest zmartwychwstanie Kościoła. Tych, którzy zasnęli w Chrystusie. Jest zmartwychwstanie męczenników wielkiego ucisku, prawda? Jest zmartwychwstanie na tak zwany sąd ostateczny, prawda? Co najmniej mamy trzy opisane zmartwychwstania w Piśmie Świętym. I to jest bardzo ważne. Kiedy czytamy, dobrze jest umieć te wszystkie rzeczy rozróżniać. Bo jeśli nie, no to tworzy nam się w głowie galimatias. Paweł mówi, autor do Hebrajczyków, tak. Potem mamy sąd wieczny. Myślę, że jest jeden sąd. Na przykład pierwszy sąd, który nas czeka, to jest sąd Chrystusowy.
Drugi, tam będziemy sądzeni nie my, tylko nasze uczynki, bo my zostaliśmy osądzeni już w Chrystusie poprzez Golgotę. Natomiast mamy następny sąd, to jest sąd w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza opisany. Pamiętacie? To jest sąd nad żywymi narodami. To nie sąd ostateczny. To jest sąd kwalifikacyjny. Ludzie, którzy przejdą przez ten sąd, wejdą do Królestwa. I tu jest tak zwana antynomia, przeciwieństwo do Kościoła. Kościół jest uratowany, a ci, którzy zostają, idą na wielki ucisk. A tu jest odwrotnie. Ci, którzy zostaną, wchodzą do Królestwa, ci, którzy są zabrani, idą na sąd. Stąd jest napisane, gdzie padlina, tam zlatują się i sępy. No, przecież to nie może być obraz pochwycenia, bo wtedy Pan Jezus jest sępem, pasuje wam to? A Kościół jest padliną. No nie, no przecież to był absurd. No, to jest absurd. Dlatego musimy pamiętać, że to są antynomie. W czterech Ewangeliach mamy zakon. I opisane przyjście, wielki ucisk i tak dalej. Natomiast Kościół występuje tylko w krótkich fragmentach czterech Ewangeliach. Zbuduję Kościół mój, Ewangelia Mateusza. Jest to zapowiedź czegoś przyszłego, a nie tego, co jest. Dalej mówi w 14 rozdziale, idę przygotować wam miejsce i tamto o tej zdepce to jest do nas. To jest mowa o nadziei Kościoła, że Kościół będzie pochwycony. Poza tym nic innego to nie ma, tylko jest do Izraela. Dalej. Wieczerzę Pańską. Z kim Pan zawarł przymierze? Na przykład. Z Kościołem? No przecież Kościoła nie było. Zawarł z Izraelem. No oczywiście to przymierze z Izraelem zawarte. Czytamy w Bożym Słowie wyraźnie, że kiedy stali przed Piłatem, to co powiedzieli? Nie chcemy króla, chcemy cesarza. To jest taka ciekawa rzecz. Oni odrzucili Chrystusa, odrzucili przymierze, odrzucili królestwo. Ale jest jedna rzecz. Nieodwołane są rzecz dary i powołania Boże. Pan Bóg nadal z tym wszystkim czeka, aby założyć królestwo, aby przywrócić ich do tego przymierza i aby, kiedy wróci, łamać z nimi chleb i pić z kielicha, mówi, nie będę, dopóki tutaj nie przyjdę, tak? Czyże to wszystko czekają na Izraela, ale jest jeden warunek. Nie stanie się to, zanim Izrael nie powie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pański Król Izraela. Pamiętacie to? Pan Jezus też zapowiedział, że królestwo będzie wam zabrane i zostało zabrane, ale dane innemu narodowi. Ale nasze królestwo nie jest królestwem Izraela, takie, bo nasze królestwo jest w duchu i w prawdzie. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd te Zbawiciela oczekujemy, a nasze królestwo, do którego zdążamy, jest królestwem Boga Ojca, gdzie ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić i nasze niebieskie Jeruzalem. Co widział jako nadzieję? Widział Abraham również? Widział niebieskie Jeruzalem. W związku z tym tam się spotkają wszyscy wierzący ze wszystkich okresów, jakie mamy w Bożym Słowie. Piękne, prawda? Ale to są podstawy. Mam nadzieję, prawda? Więc ja tylko tak macam te rzeczy, za przeproszeniem, jak gospodarz kurę, czy zniesie jajko. Więc tak samo i ja tutaj w ten sposób podchodzę, tylko dotykam tych problemów. A Paweł mówi, że to są podstawy. Wierzę, że Paweł napisał ten list. I teraz następna sprawa. Tutaj mamy sytuację, uczynimy to, jeśli Pan pozwoli, pójdziemy ku rzeczom wyższym. I ja chciałbym tutaj taką rzecz powiedzieć, że autor pisze list do Hebrajczyków, do ludzi, którzy trzymają się zakonu i trzymają się Chrystusa. I mówi do nich tak. Jeśli wy zostaliście oświeceni, zakosztowaliście daru niebiańskiego, staliście się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowaliście Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych moców wieku przyszłego, odpadliście, nie można was już odnowić. Co to znaczy? Że oni się puścili Chrystusa, a uchwycili się zakonu. Całkowicie. Czyli wrócili do zakonu. I to jest ta sytuacja. O co zaprasza ich list do Hebrajczyków? Połóżcie w Chrystusie waszą całkowicie nadzieję. Czyli zostawcie zakon, zbawienie z uczynków, a uchwycie się całkowicie pełni łaski Bożej. To znaczy, że Hebrajczycy byli oświeceni, do których tutaj jest napisane, ale nie byli zbawieni. I to jest problem. Dlaczego? Bo zbawienie składa się z dwóch elementów. Pierwsze, usprawiedliwienie, czyli przyjęcie usprawiedliwienia i złożenie Bogu swojego życia, czyli uczynienie jego panem życia swojego, królem swojego życia, tak? Jeśli ty przyjąłeś zbawienie, znam takich ludzi, ale nigdy nie uczynili pana za panem swojego życia i królem, czy oni mogą być zbawieni, czy nie? Mogą, ale nie są. Ale nie są. Dlaczego? Bo Chrystus nie przejął odpowiedzialności za ich życie. I na tym etapie zbawienie można utracić, dlatego że ci ludzie nie mogą mieć pewności zbawienia, jeśli trzymają się i zakonu,
i Chrystusa. Ja takich chrześcijan znam. I pytam, no, czy ty masz pewność? Nie, nie mam. No jak możesz mieć? Przecież Duch Święty nie w tym stanie nie może ci potwierdzić, że stałeś się Bożym dzieckiem prawdziwie, że grzechy twoje są odpuszczone, że masz wieczne życie w Chrystusie. Dziękuję ci bardzo, że przypominasz, ale tylko jeszcze dwie rzeczy powiem. I on mówi tak, chociaż tak mówimy, jeśli to o was chodzi, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Sami widzicie, wtedy mówi tu do ludzi oświeconych, ale nie do ludzi zbawionych i mówi, ma nadzieję, że jeśli jesteście zbawieni, to porzucicie swoją niewłaściwą postawę wobec polegania na zakonie i się w pełni uchwycicie Chrystusa, mając pewność tego, co Chrystus dla was dokonał. A jeśli nie, to musicie się narodzić. Zwróćcie też uwagę na takie dwa wydarzenia, które mówił Abrahamie. Kiedy Abraham został usprawiedliwiony? Nie został usprawiedliwiony wtedy, kiedy był w Ur Chaldejskim. Nie wtedy, kiedy swoją żonę oddał do haremu. Nie, nie, on wtedy nie był jeszcze usprawiedliwiony. Dlatego nie oceniajmy Abrahama w taki zły sposób. Dlatego, że Abraham dopiero był na drodze wiary. Ale w 15 rozdziale jest taki piękny moment, kiedy Pan mówi i dam ci potomka. I w tym potomku będzie usprawiedliwiony ty i całe narody ziemi, tak? O kim mówił? O Izaaku? Nie, 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 nie tylko. O kim mówił? Czy był Izaaką razem? Pana Jezusa. Otóż to. I on usłyszał to, że zbawienie jest w Chrystusie i on to przyjął. I poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Ale teraz drugie wydarzenie, jakie było, to było takie, że Pan Bóg chciał dopróbować wiarę Abrahama, aby pomóc mu podjąć pewną decyzję, aby on mógł Bogu całkowicie złożyć swoje życie do końca. Powiedzcie mi taką rzecz. Co Abraham mógł w tej chwili kochać w swoim życiu najbardziej? Izaaka. Chłopak miał 17 lat. Najfajniejszy chłopak w tym wieku. Wtedy z ojcem można wszystko robić. I na koniu jeździć, i różne rzeczy zrobić. I majsterkować w garażu. Wszystko można, nie? I on patrzy na tego swojego syna i teraz przychodzi. A teraz złóż swojego syna na górach Moria. I co robi Abraham? Myślisz, że Abraham? Tylko? Nie? Przecież jak ty coś robisz tak bardzo ważnego w domu, to nie mówisz o tym swojej żonie? My często nie widzimy tych bohaterek wiary. To była bohaterka wiary. Przychodzi Abraham, wyobraź sobie, że ty jesteś Sara. Przychodzi twój mąż do ciebie i mówi, słuchaj, wiesz co? Bóg do mnie dzisiaj mówił. I co powiedział? Że mam złożyć Izaaka na górach Moria. Pomyśl sobie, co byś powiedziała. Ty stary wariacie, co ci odwaliło, nie? Ale ona wierzyła w to, że jeśli Abraham ufa Bogu i oni Bogu ufają, to każda sytuacja i każda sprawa zakończy się doskonale, dobrze, bo taki jest Pan Bóg. Oni wierzyli w Boga i Jego obietnicę. Przecież Bóg dał naszemu synowi obietnicę. Idź i zrób tak, jak Bóg mówi. Bóg znajdzie rozwiązanie. A więc zobaczcie, ta bohaterka zostaje taka cicha. My kobiety to są takimi bohaterkami wiary. Kościoły, kocham was za to. Bo waszej wiary nie widać. Będzie ona czasami gdzieś tam w kuchni jest, gdzieś tam na zapleczu jest. Nie widać, ale posłuchajcie. Będziecie nagrodzeni za to, co właśnie nie widać. Bo jest napisane, że są uczynki ukryte, ale ukryte zostać nie mogą. Przyjdzie taki dzień. Jak czytam 16 rozdział listu do Rzymian, to tam widzę, że większość kobiet jest wymienionych. Nie wiem, czy zauważyliście to. Tak, tak. Ja myślę, że to jest taka lista w niebie. Że to, co właśnie nie widać, ale to jest takie bardzo ważne, abyśmy mogli żyć i służyć dla Boga. Że wyobraźcie sobie, gdyby Sara nie wspierała Abrahama, czy on mógłby ofiarować swojego syna na górze Moria? Mógłby, czy nie? No nie. Ona by przywróciła się do sług. Abraham powiedziała, słuchajcie, zróbcie coś z tym starym, on zwariował, nie? Zresztą widać to, jak Abraham bierze Izaaka, bierze ogień, bierze drwa, wkłada na niego, to jest obraz krzyża, jak Chrystus niósł na górę, tak Izaak. I mówi, idziemy tam, ale mówi, pomodlimy się, wrócimy. W co wierzył Abraham? Zmartwychwstanie. Że obietnica Boża nie może zawieść. Jeśli Izaak umrze, musi zmartwychwstać. Bo niemożliwą rzeczą jest, aby Bóg zawiódł, ten, który dał obietnicę. Czy miał pewność tego, co Bóg powiedział? No oczywiście, prawdziwa wiara musi mieć pewność, bo inaczej nie złożyłby swojego syna. On miał pewność. Idą na górę Moria.
Ale ci słudzy bardzo kochali Izaaka. I mówią, zaniepokojeni, na Abrahama patrzą takim wzrokiem, Abraham ich uspokaja. Spokojnie, spokojnie. Czyli co? Nie zwariowałem, nie zwariowałem. Idziemy na górę, pomodlimy się, wrócimy. To jest bardzo ważne. Dla ludzi, którzy są pewni tego, w co wierzą, może dla niektórych są stuknięci. Być może. Być może dla niektórych to jest stuknięcie, ale ja wolę zwariować na punkcie Pana Jezusa, niż na punkcie jakimkolwiek innym. Prosta sprawa. Ale myślę, że moja wiara jest świadoma. To nie jest fanatyzm. Ja idę zgodnie z Bożym Słowem. Wierzę w Boże Słowo, tak samo i wy. Wierzycie Bożemu Słowu i wasza wiara jest świadoma. Bo jeśli w nieświadomy sposób wysławiacie Boga, to jesteście bałwochwalcami. Przykre to. Tak było w bałwochwalczym kościele. Do niemych bałwanów szliśmy, jak nas prowadzono. Nie rozumieliśmy ani co oni mówią, ani to, co oni rozumieli, tego, co my mówimy, nie? No, Paweł o tym mówi. Ale zostawmy to. I kiedy są na górze Moria, Abraham wcale nie żartował, składa swego syna, wiąże go, składa go na drwach, na ołtarzu. I w tym momencie odzywa się anioł z nieba, nie rób tego, anioł Jahwe. Ponieważ poświęciłeś swojego syna, ja przysięgam na siebie samego. Co to znaczy? To jest napisane. Aby przez dwa niewzruszone obietnice usprawiedliwienia i pewności zbawienia poprzez górę Moria, nie mogło zawieść już nic to, co Bóg obiecał. Ja wiem, że nie jestem w stanie zrobić nic takiego. Nie jestem w stanie tego zrobić, żeby Bóg mnie mógł zostawić, poniechać. Ponieważ Bóg przysiągł na siebie samego. I to jest napisane ze względu na nas. Że nie tylko jest to obietnica, ale to jest obietnica poparta przysięgą. I teraz wam coś powiem ciekawego. Wybaczcie, że to powiem. Nie chcę nikogo obrazić, ale myślę, że nie obrażę was. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go. Bóg złożył świadectwo o swoim synu, o jego zbawieniu. Kto Bogu nie wierzy, czynił go kłamcą. Więc jeśli każdy, kto przeczy, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie wieczne, nie chwilowe, nie do jakiegoś końca, tylko wieczne, uczynił Boga kłamcą. Dlatego jest to grzech niewiary. Istnieje taki grzech niewiary, bo grzech niewiary czyni Boga kłamcą. Że Bóg nie jest w stanie dotrzymać tego, co obieca. I dlatego dzisiaj, zobaczcie, mamy te dwa wydarzenia. I co teraz mamy się trzymać? Zakonu? Nie. A teraz trzymajcie się tej zachęty do pochwycenia przed nami nadziei. Kto jest naszą nadzieją? Chrystus. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgając poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Bardzo ważna rzecz. Uchwyciliśmy się naszego Zbawiciela. To jest nasza nadzieja, bo On jest naszym usprawiedliwieniem, On jest naszym uświęceniem, On jest naszym odkupieniem. Już nic innego nie istnieje. I tu jest napisane, że to On jest naszą, czyli On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Teraz my odpoczywamy. Pan Jezus pracuje dla naszego zbawienia. My mamy sabat, On ma niestety mnóstwo pracy. I to jest ta rzecz. My odpoczywamy. Ale są też takie piękne sytuacje. I to jest służba. Kiedy jest napisane, że wzrastając w poznaniu Pana Jezusa i Jego zbawieniu, nie chcemy być bezczynni. Prosimy, Panie, użyj nas. Oto jestem, poślij mnie. Użyj mnie. Jestem w ciele Chrystusowym, nie chcę być bezużytecznym, prawda? A co mówili z Piotra? Że jeśli poznaliśmy Pana Jezusa naprawdę i mamy różne cnoty z Nim związane i one się w nas pomnażają, to nie dopuszczą, abyśmy byli bezczynni, bezużyteczni w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chodzi o to, żeby Bóg nas dalej używał. Do czego zostaliśmy wszyscy powołani? Abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który powołał nas z ciemności do cudownej swojej światłości. Po co nas powołał? Abyśmy głosili chwałę Chrystusa, który jest obrazem Boga, tak? Abyśmy rozsławili Jego zbawienie, którego końca i kresów nie znam do dzisiaj. No, ciągle o nim mówię, ale ciągle coś znajduję, że jest jeszcze wspanialsze niż myślałem. Dlatego łaska jest to Boża. I więc zaufajmy bezgranicznie Bożemu zbawieniu. Ponieważ ten, który przyszedł na siebie samego, niemożliwą rzeczą jest, aby nas zawiódł. Przepraszam, kochani, że to trwało tak długo, ale mam nadzieję, że
było to pożyteczne. Wierzę, że wierzycie w to, że kto ma Pana Jezusa, ma wieczne życie i przeszedł ze śmierci do żywota. Amen.